W tym filmie i w kilku następnych opowiem o tym, co to są cyfry znaczące. To jest taki temat związany z prezentowaniem wyników pomiarów. Chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy mamy podać wynik pomiaru lub wynik obliczeń oparty na wynikach pomiarów, żeby go podać w takiej postaci, która właściwie odzwierciedla to, z jaką dokładnością te pomiary zostały wykonane. Żeby nie zafałszować tej dokładności podając zbyt dużo lub zbyt mało właśnie cyfr znaczących. No i powiem jeszcze więcej o tym w kolejnych filmach. Tutaj w tym pierwszym filmie chciałbym ograniczyć się do kilku przykładów, na których policzymy sobie ile jest w tych wynikach tutaj podanych cyfr znaczących. No to zaczniemy od pierwszego przykładu. Tutaj mam liczbę 0,00700. To ile tutaj jest cyfr znaczących? No, ja tutaj widzę trzy cyfry znaczące. To są te trzy cyfry, począwszy od siódemki. Dlaczego tak jest? Dlaczego te zera na początku nie są cyframi znaczącymi, a te zera za siódemką są cyframi znaczącymi? Otóż wyobraźmy sobie, że to jest wynik pomiaru jakiejś długości, powiedzmy w kilometrach. Ktoś podał taki wynik. To co to znaczy, że to jest 7000 km? No to znaczy, że to jest. 7 metrów, tak, metr jest tysięczną częścią kilometra. No ale tutaj mamy jeszcze te zera za siódemką, więc ja tutaj te zera też muszę napisać. Czyli to mamy 7,00 metrów, a to oznacza, że ktoś zmierzył dokładnie te zera, czyli zmierzył z do, dokładnie z dokładnością do części setnych metra, czyli do, z dokładnością do centymetra, nie wiem, jakąś miarką, taśmą taką, na której są centymetry zaznaczone, i widzimy tutaj wyraźnie, że mamy trzy cyfry znaczące w tym wyniku. I te zera na końcu odpowiedzialne są właśnie za to, że ktoś z taką dokładnością, z dokładnością do setnej części metra to zmierzył. No jak zapiszemy to w kilometrach, nie wiem, może nam to było potrzebne do porównania z jakimiś innymi wielkościami dużo większymi, to ten wynik wygląda tak. No i te zera tutaj na początku nie są cyframi znaczącymi. One nie mówią nic o dokładności, z jaką to zmierzyliśmy. No dobrze, weźmy kolejny przykład. Tutaj on jest bardzo podobny do poprzedniego, więc tutaj znowu będę miał cyfry znaczące, tylko te na końcu tutaj, i to będą te dwie cyfry znaczące. No bo znowu, gdyby to był wynik wyrażony w kilometrach, na przykład 52 tysięczne kilometra, to to oznacza, że to jest po prostu 52 metry. I tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że tutaj mamy dwie cyfry znaczące, które opisują wynik takiego pomiaru. No dobrze. Kolejny przykład jest taki troszkę może dziwny, bo tu mamy 370 i przecinek, a za przecinkiem nic nie ma. To jest taki zapis niezwykle rzadko spotykany. No ale jeżeli już coś takiego zobaczysz, to chodzi o to, że tutaj ktoś chciał zaakcentować, że to 0 to też było dokładnie zmierzone, czyli ktoś zmierzył dokładnie 370, a nie na przykład 371 i zaokrąglił do 370. Czyli tutaj mamy trzy cyfry znaczące. To 0 też jest cyfrą znaczącą. Gdyby nie było tego przecinka, no to można by mieć było wątpliwości, czy to 0 jest cyfrą znaczącą, czy nie. I są sposoby, żeby to ujednoznacznić i o nich trochę więcej powiem tutaj przy ostatnim przykładzie, ale to pewnie już też no, dopiero w następnym filmie. W każdym razie tutaj mamy trzy cyfry znaczące, ponieważ mamy ten przecinek. Teraz popatrzmy na następny przykład. Tutaj mamy 1, 0, 0 czyli ktoś zmierzył jakąś wielkość, nie wiem, w kilogramach, w kilometrach w skalach i wyszło mu, że to jest 10,0. Czyli zmierzył z dokładnością do części dziesiątych. I podał wynik, który mówi, że tutaj zmierzył go z dokładnością do trzech cyfr znaczących. Te wszystkie trzy cyfry są cyframi znaczącymi tutaj. Po prostu to 0 za przecinkiem jest napisane po to, żeby podkreślić, że z taką dokładnością to było zmierzone. Chodzi o to, że normalnie tego zera nie musielibyśmy tutaj pisać. Tak samo jak tych zer tutaj na końcu w tym pierwszym przykładzie. Matematycznie to jest ta sama liczba 0,007 to wystarczy, ale chodzi o to, żeby podkreślić, że z taką dokładnością ta wielkość została zmierzona, czy w tym wypadku, czy w tym wypadku. To wtedy to 0 na końcu się pisze. No dobrze, weźmy teraz następny przykład. Tutaj mamy taką długą liczbę 705,001, czyli jeszcze jedna tysięczna. No i tutaj mamy aż 6 cyfr znaczących, bo ktoś zmierzył całkiem sporą liczbę, 705 tutaj jeszcze z jakimś ułamkiem. Z dokładnością do części tysięcznych, czyli tutaj wszystkie te cyfry są cyframi znaczącymi, jest ich dokładnie 6. No i wreszcie ten ostatni przykład, który jest taki niejednoznaczny, bo jak ktoś nam mówi, że jest czegoś 37 tysięcy, to nie wiemy, czy tego jest dokładnie 37 tysięcy co, do, co do jedności, czy tego jest na przykład 37 tysięcy i 15, albo może tego jest 36 995. Więc w takiej sytuacji jest najbezpieczniej przyjąć, że tylko te dwie cyfry na początku są cyframi znaczącymi, a że te zera na końcu potencjalnie mogą się brać po prostu z zaokrąglenia. No bo często tak jest, w życiu też tak robimy, że na przykład jak podajemy cenę samochodu, który kosztuje 36 997 zł na przykład, no to najczęściej mówi się skrótowo, że on kosztuje 37 000. Nie, nie podaje się aż tylu cyfr wtedy, kiedy nie ma takiej konieczności. A w wynikach pomiarów to często wręcz jest niemożliwe, żeby podać wynik z tak dużą dokładnością, więc często zaokrągla się. I na końcu dostajemy takie zera. Więc w tym wypadku tutaj mamy dwie cyfry znaczące. Jak można to ujednoznacznić, żeby nie mieć wątpliwości, ile tutaj tak naprawdę jest z tych cyfr znaczących? Czy na przykład jeszcze któreś z tych zer? Jedno albo dwa, albo wszystkie trzy nie są cyframi znaczącymi. Jak to zrobić, to powiem w następnym filmie. I też w następnym filmie podam bardziej ogólne reguły. Liczenia tych cyfr znaczących.